No, są to już szóste ćwiczenia Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej. Stowarzyszenie w ogóle działa od 20 lat. Zaczęło się od popularnego kanału ratunkowego na CB Radio, gdzie rocznie udzielaliśmy pomocy w około 100 tysiącach przypadków. Przez te 20 lat przekłada się to praktycznie już na miliony przypadków udzielenia pomocy, a więc możemy śmiało powiedzieć, że statystycznie nie ma ani jednej polskiej rodziny, która by w jakiś sposób nie korzystała z pomocy społecznych ratowników. Są to pewnego rodzaju działania integracyjne, ponieważ my reagujemy na całe spektrum zagrożeń. Niesiemy pomoc i w powodziach, i współdziałamy z policją przy napadach, przy wypadkach drogowych. Współdziałamy oczywiście z pogotowiem ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną. Powoduje to przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na krzywdę bliźniego, aktywność ludzi i to jest cenne. Po co spotkaliście się właśnie w Międzyrzeczu? Te ćwiczenia mają przede wszystkim udoskonalać techniki ratownicze, mają doprowadzić do udoskonalenia organizacji współdziałania. Jak Państwo widzicie, są tutaj żołnierze, są strażacy, są policjanci, są lekarze i wreszcie są społeczni ratownicy. Ćwicząc pewne procedury, jesteśmy przygotowani w razie powodzi, w razie klęski żywiołowej do sprawnego działania, żeby nie było nieporozumień, tak jak to czasami bywało w służbach profesjonalnych, jak pamiętamy, że a to nie było kanału współdziałania, u nas jest, prawda, a to nie było łączności pogotowia z helikopterem czy odwrotnie. Te wszystkie procedury i jakieś takie braki wychodzą właśnie w trakcie ćwiczeń, w związku z czym jest to okazja, żeby tego typu braki eliminować, że jeżeli coś się rzeczywiście zdarzy, a zdarzyło się już parokrotnie, pożary w Kuźni Raciborskiej potężne, 97 rok, znaczna połać kraju zalana, następne lata, śnieżyca, odcięci ludzie na Lubelszczyźnie, tu doszkalamy, ćwiczymy procedury, które później owocują w akcji, kiedy rzeczywiście niesiemy pomoc. Oczywiście niesiemy pomoc również i na co dzień, bo prowadzimy sieć taką na przykład ratunkową, gdzie osoba, która przebywa sama w domu, zasłabnie, może poprzez przyciśnięcie przycisku wezwać pogotowie. Bardzo często się zdarza, że ktoś w domu zasłabnie, nie ma siły zadzwonić. Tego typu działania na co dzień prowadzimy. A na wypadek klęsk żywiołowych szkolimy się właśnie dzisiaj. Dzisiaj też pierwszy raz rozpoczęły się mistrzostwa ratowników? Tak, są to może nie tyle pierwszy raz mistrzostwa ratowników, ile mistrzostwa ratownictwa ziemi lubuskiej.
No, wspólnie tutaj z panem wojewodą doszliśmy do wniosku, że warto zrobić coś dodatkowo właśnie pod kątem ziemi lubuskiej, za co dziękujemy panu wojewodzie, że wspiera, no ze zrozumiałych względów wojewoda lubuski wspiera ratownictwo na terenie województwa lubuskiego. Stąd połączyliśmy te dwie imprezy. Medycyna ratunkowa, ratownictwo medyczne oparte być powinno przede wszystkim na praktyce. Każdorazowe ćwiczenia, każdorazowe powtarzanie procedur, algorytmów, pewnych wytycznych, które pokazuje nam Polska Rada Resuscytacji, czy Europejska Rada, czy jakiekolwiek inne towarzystwo, które mówi o tym, w jaki sposób pomagać innemu człowiekowi, poprawia nasze umiejętności praktyczne, scala nasze środowiska z różnych struktur, czy to wojska, i straży, policji, i ratownictwa, i OSP, i Sztabu Krajowego. I również łączy nas jako ludzi, po prostu. Często spotykamy się w trakcie wypadków, zdarzeń, nie możemy pozwolić sobie na jakąś luźniejszą rozmowę, a na przykład jutro, kiedy będzie impreza integracyjna, wszyscy razem się spotkamy w jednym miejscu i z pewnością będziemy mogli się lepiej poznać i co będzie skutkowało w lepszych relacjach na przyszłość już w trakcie wykonywania zadań. To spotkanie dla Was jest też okazją do rywalizacji. Tak, pierwsze ćwiczenia, międzynarodowe ćwiczenia ziemi lubuskiej ALS, czyli takich metod zaawansowanych dla służb zawodowych. Właśnie od dzisiaj do niedzieli będą trwały te ćwiczenia. Zmagania służb zawodowych na bardzo wysokim poziomie, z racji takiej, że ratownictwo w Polsce od wielu lat przechodzi naprawdę dużą transformację i możemy poszczycić się naprawdę świetną kadrą. I teraz piękny, wspaniały poligon do tego, by można było oceniać umiejętności, poprawiać te rzeczy, które należy jeszcze poprawić i nadal zdobywać cenne doświadczenia. Dzisiaj na rozpoczęciu mieliście też niespodziankę. Tak, dzisiaj w trakcie witania naszych gości, jeden z uczestników naszego spotkania nagle wyciągnął broń i zaczął strzelać do ludzi. Na szczęście pojawili się antyterroryści z grupy ze Straży Granicznej i w sposób bardzo profesjonalny, bardzo szybki obezwładnili zamachowca, unieszkodliwili go w sposób dla niego bezpieczny i przede wszystkim dla nas, dla uczestników.